Taka sytuacja. Już ponad 2 tygodnie nie było odcinka z drogi Roberta Lewandowskiego do Euro 2016, za co bardzo was przepraszam i na pewno ten będzie bardzo fajny. Taką mam przynajmniej nadzieję, że forma będzie dobra, więc liczę na to, że wam się spodoba i dziękuję wam za 3000 prawie łapek w górę pod poprzednim materiałem. I w tym odcinku niestety nie zrobimy żadnych transferów, przez to, że w ostatnim odcinku kupiliśmy Grosickiego, inform, który no dość bardzo obciążył nasz budżet. Więc teraz musimy troszkę odbić się z pieniążkami do góry, więc zaczynamy. Także moi drodzy, w tym odcinku niestety nie zrobimy żadnego transferu ze względu na to, że teraz jedyne wzmocnienie, jakie może być, to chyba jedynie inform jakiś i musiałby być to chyba inform Krychowiaka, dlatego no przejdźmy do mówienia naszej sytuacji ligowej. Także moi drodzy, mamy bardzo kruchą sytuację przez to, że mamy 2 mecze do rozegrania i 4 punkty do zdobycia, co sprawia, że musimy 1 mecz wygrać i najgorzej zremisować, żebyśmy zdobyli mistrzostwo ligi czwartej, bo w sumie jakby nie było, to takie jest moje zalecenie, a nasza forma ostatnio była bardzo słaba, zwycięstwa oraz 2 porażki. Także bardzo słabo, więc trzymajcie kciuki, żeby w tym odcinku jednak udało mi się no troszkę poprawić nasz bilans i wygrać oraz najgorzej zremisować, jak już wspominałem wcześniej. Moi drodzy, jest i pierwszy przeciwnik. Jest to bardzo mocna Bundesliga. Aubameyang, Lewandowski, Royce. No to nie wróży nic dobrego. Ale jakby nie było, już niejednokrotnie udawało nam się udowadniać, że przeciwko lepszym składom też potrafimy grać naprawdę świetne mecze. Także no liczę, że to będzie jeden właśnie z tych meczy. Dobra, bardzo ładna, składna akcja do Lewandowskiego. Mierzejewski technicznie mierzy i tak jest, 1-0. No bardzo szczęśliwie, nie ukrywam, bo ta piłka jakoś dziwnie się odbiła od obrońcy, spadła po nogi Mierzejewskiego, który strzelił na 1-0. No i to mnie bardzo cieszy, bo z takim składem wygrać super. Okej, bardzo ładnie do Milika. Milik jeszcze raz do Lewandowskiego. Lewandowski, sweaty gol, bardzo chamski, 2-0. 13 minuta, no teraz no to jego obronę udało mi się po prostu zniszczyć. Inaczej tego nie można nazwać. No tego się chyba koledzy nie spodziewali. Grają we dwójkę, skład mają o wiele lepszy. No i przegrywają 2-0 w 13 minucie. Dobra, bardzo ładnie jeszcze raz do Rybusa. Lewandowski tam biega na dłuższy słupek, piłka właśnie na niego. Lewandowski, uderzenie, no lewy. Co to było? Kurde, z pierwszej piłki chciałem tak ładnie uderzyć, a tu poszedł taki kurde babol. Długa piłka na Milika, no i kolejna świetna akcja. No nie, za mocna piłka. No to co ja mówiłem wcześniej w tamtym odcinku. No gdyby Mierzejewski miał lepsze podania, to byłby naprawdę bardzo dobry pomocnik, ale jego podania są takie mierne. Krychowiak do Milika, Milik zakręć tą piłę, Milik technicznie, jeszcze Rybus, Rybus fake shotem, jeszcze do środka, Rybus, uderz to, Rybus, no nie ma bramki, no tak niewiele brakło, aby było chociaż strzał na bramkę. No. Moi drodzy, kończymy pierwszą połowę i o dziwo statystyki mam lepsze, 8 strzałów, 5 celnych, 2 bramki. No, 2 bramki to statystyka, która naprawdę najbardziej mnie cieszyła. Moi przeciwnicy oddali zaledwie 3 strzały, z czego 1 był celny. Także póki co rozgrywamy naprawdę bardzo dobre spotkanie. O, i to musi być bramka. Lewandowski, 3-0, 49 minuta. No, błąd w wyrzucie piłki. Lewandowski w takich sytuacjach się nie myli. Ależ błąd teraz. Arek Milik. No i to musi być bramka. Milik, dośrodkowanie, Mierzejewski, uderzenie, 4-0, no kolego, takich błędów w obronie to ty nie możesz popełniać. No tutaj krótka lekcja futbolu, grają we dwójkę, takie błędy w obronie. Także moi drodzy, jest bardzo fajna sytuacja, Lewandowski ma 2 bramki, do tego Mierzejewski także ma 2 trafienia, także fajnie byłoby strzelić 2 bramki, znaczy jeszcze po 1 bramce właśnie tymi zawodnikami, no 6-0 to byłby pogrom, no ale bądźmy dobre myśli. Okej, okay. Lewandowski uderzenie, siłowe Lewandowski, no strzał mógł paść w okno, ale Leno ładnie wybił tą piłkę na rzut rożny. Okej, okay, jaka kontra piękna leci, Lewandowski lobikiem i to jest hat-trick właśnie, moi drodzy. 5-0, 80 minuta. Mam plan na drugiego hat-tricka, bo jeszcze tego nie było w tej serii. Przesunę Mierzejewskiego w miejsce Milika i wpuścimy tam jakiegoś fajnego, takiego hasającego zawodnika, żeby podać mu później na sweaty, bo on jest chyba troszkę wydymany z sił, bo zostało 10 minut meczu. Fajnie byłoby zaliczyć 2 hat-tricky po raz pierwszy. Okej, właśnie piłka do niego, Mierzejewski. Mierzej technicznie nie obronił, to mógł być drugi hat-trick w tym meczu, no nie, Mierzej, stary. Grosicki bardzo ładny, mam tu Mierzejewskiego, właśnie zagranie do niego, Mierzejewski, uderzenie. No stary, jakim cudem ty tego nie trafiłeś? Dwie szanse takie, 2 setki na hat-tricka, a ty walisz taką lagę, kurde, w dachówkę? Kończymy ten mecz wynikiem 5-0, no z takim składem wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobry rezultat. Mogło być tutaj o wiele więcej, gdyby Mierzejewski wykorzystał swoje sytuacje. Mógł być drugi hat-trick, lecz niestety jego wykończenie zawiodło. Spójrzmy statystyki, bo wydaje mi się, że będą jednoznaczne. Lewandowski, ocena 9-6, Mierzejewski dokładnie taka sama i właśnie to Mierzejewski został
zawodnikiem meczu, zaliczając jedną asystę oraz dwie bramki. No i dokładnie tak jak mówiłem, statystyki są bardzo jednoznaczne. 16 strzałów oddałem, z czego 11 było celnych. Moi przeciwnicy w drugiej połowie oddali zaledwie 2 strzały celne, a w całym meczu zaledwie 3. Także wydaje mi się, że to był pogrom i dominacja z mojej strony. No i poniekąd możemy powiedzieć, że jakieś 75% zadań zostało wykonane, bo teraz brakuje nam zaledwie jednego punktu do mistrzostwa Ligi Czwartej. No i mam nadzieję, że właśnie tak zakończy się najgorzej spotkanie numer 2. Spotkanie numer 1 wyszło naprawdę bardzo ładnie. Hat-trick Lewandowskiego, prawie hat-trick Mierzejewskiego. Szkoda, że jego wykończenie nie jest takie dobre i naprawdę bardzo ładny profit, bo aż 2650 coins ląduje na naszym koncie. Dobra, moi drodzy, teraz można powiedzieć, że mecz o wszystko. Brakuje nam jednego punktu i to jest jego skład. Martial in form na ataku, Sanchez. Wawrzyniak to można powiedzieć, że to jest taki cofnięty skrzydłowy. Lata do ataku z ofensywą, a później nawet nie chce mu się wracać do obrony. Także no bardzo fajnie, mamy trzech skrzydłowych w tym meczu. De Bruyne, uderzenie, no i przegrywamy niestety. Właśnie Wawrzyniak, dzięki kumplu, że tak poleciałeś z tą akcją, zrobiłeś taką piękną dziurę na tej lewej obronie, że tam sobie mógł koleś pohasać. Bardzo ci dziękuję, Wawrzyniak, super jesteś. Mierzejewski, bramka, no nie spodziewałem się, jak ta piłka ładnie opadła. 1-1, no i to jest w sumie wynik, który mnie bardzo satysfakcjonuje. Remis, jeden punkt, mistrzostwo Ligi Czwartej, super, spróbujmy to jeszcze raz. Milik, okej, przejął piłkę Milik, technicznie uderzenie Milik, 2-1, no troszkę szczęśliwie. Ta piłka podbija się troszkę od nóg obrońcy mojego przeciwnika, ale na szczęście później spada pod nogę Milika, który wykończył na 2-1. Dobra, moi drodzy, kończymy pierwszą połowę, póki co jest wynik 2-1, na szczęście dla mojej drużyny statystyki są no dość takie... no niewyrównane, dałem 2 strzały celne, strzeliłem 2 bramki, możliwe, że mi pomaga troszkę handicap. Albo możliwe, że po prostu mi przeciwnik oddaje bardzo dużo strzałów z dystansu i wydaje mi się, że to ta druga opcja jest chyba bardziej prawdopodobna. Lewandowski, uderz siłowo, lewy, 3-1! Aż się poplułem. Piękny strzał Lewandowskiego i mamy bramkę na 3-1. No bardzo rzadko próbuję strzelać Lewandowski z dystansu, no i chyba jednak popełnia błąd, bo jak widzicie, no robi to naprawdę bardzo dobrze. Także moi drodzy, mamy 65 minutę, no i chyba teraz możemy po prostu zacząć się bronić. Mamy 2 bramki przewagi, także jakby nie było, możemy się po prostu bronić do samego końca, ale możemy też strzelać jeszcze jedną bramkę. Na przykład teraz Milik, 4-1. Po co się bronić? Ojojoj, 4-2? Tak, dokładnie. Niestety 3 minuty przed końcem tego meczu mamy 4-2 i tracimy bardzo głupią bramkę. Także moi drodzy, mamy zakończenie tego meczu wynikiem 4-2. Jedna bramka Lewandowskiego, 2 Milika i chyba jedna Mierzejewskiego, jak dobrze pamiętam. Statystyki, no nie wiem jakie były. Arek Milik został zawodnikiem spotkania, dokładnie tak to wygląda. Wawrzyniak, ocena 8,5. Najlepiej ze wszystkich zawodników grających na obronie. Także no, król spisywał się bardzo dobrze jednak. Także moi drodzy, jeszcze potwierdzenie tego, że dostajemy 9000 końców za mistrzostwo Ligi Czwartej i dokładnie tą sumkę doliczamy do naszego budżetu transferowego. W drugim spotkaniu wygraliśmy wynikiem 4-2, do tego mistrzostwo Ligi Czwartej daje nam naprawdę bardzo ładny busik pieniężny, bo aż 9700 coins ląduje na naszym koncie. Podsumowując cały odcinek, w poprzednim materiale mieliśmy 4650 coins na koncie, w pierwszym meczu zrobiliśmy 2650, a w drugim 9600, co w podsumowaniu daje nam 16900 coins na koncie.